Szanowni Państwo, dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na uroczystości odsłonięcia tablicy z nazwą skweru Michała Beliny Czechowskiego. Dzisiejsza uroczystość wpisuje się w kulminacyjny dzień obchodów jubileusza stulecia z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Krakowie. Decyzję o tym, że patronem skweru, na którym się znajdujemy, zostanie Michał Belina Czechowski, związany z polskim ruchem patriotycznym protoplasta Ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, podjęła Rada Miasta Krakowa. A uczyniła to na wniosek pastora Marka Rakowskiego, sekretarza Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Więcej o tej inicjatywie i o patronie skweru opowiedzą nam nasi dzisiejsi goście oraz gospodarz tego miejsca, pan prezydent Jacek Majchrowski. Panie prezydencie, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie władze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Proszę Państwa, ja już to podkreślam wielokrotnie, że Kraków jest miastem wyjątkowym, miastem otwartym kulturowo, narodowo, religijnie. Belina Czechowski zresztą jest osobą, która była pierwotnie duchownym katolickim, potem włączył się w działalność patriotyczną, był członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, hotelu Lambert podczas działalności w Paryżu. Nigdy już nie wrócił do Polski, ale tutaj jego ślad jest odciśnięty, nie tylko dlatego, że pochodził z okolic Krakowa, ale dlatego, że ten ruch, który stworzył, ruch ogólnoświatowy, w tej chwili 23-milionowy, znalazł swoje zakorzenienie w Krakowie. Znalazł swoje zakorzenienie w Krakowie w sposób taki bardzo mocny, bo trzeba pamiętać, że po wojnie w Krakowie, jako mieście, które nie było zniszczone, tutaj osiedliły się władze Kościoła, tutaj było seminarium Kościoła, tutaj były różnego typu działania podejmowane, zwłaszcza w stosunku do dzieci z Auschwitz, które były sierotami. Proszę Państwa, 100 lat mija, w zasadzie 101 lat od rozpoczęcia tego ruchu adwentystycznego, ale w zeszłym roku, jak Państwo wiecie, z powodów pandemicznych nie dało się nic zrobić. Dlatego dzisiaj otwieramy ten skwer. Mam nadzieję, że skwer, który będzie dobrze służył mieszkańcom Huty, Krakowa i wszystkim. Jeżeli Państwo pozwolicie, to chciałem wręczyć pastorowi na pamiątkę taką tabliczkę symboliczną z napisem, z nazwą skweru. Dziękuję. Jeszcze, jak Państwo pozwolicie, chciałem podkreślić rolę księdza, który wystąpił, księdza Rakowskiego, księdza wystąpił z tą inicjatywą, oraz Rady Miasta i Komisji Nazewnictwa, którą tutaj reprezentuje pani Bogusława Jantos. Bardzo proszę. Bardzo dziękujemy, panie prezydencie, i prosimy o zabranie głosu pastora przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, Ryszarda Jankowskiego. Wielce szanowny panie prezydencie, szanowna Rada Miasta, drodzy goście, współwyznawcy, zgromadziliśmy się na tej szczególnej uroczystości. Chcielibyśmy dzisiaj uczestniczyć w nadaniu imienia Michała Beliny Czechowskiego właśnie tego skweru. I to jest szczególnie dla nas ważne. Drodzy Państwo, właściwie pan prezydent prawie już wszystko powiedział. A mówiono, że lepiej być ostatnim. To można więcej nie powiedzieć. Najgorzej, więc doświadczenie. Najgorzej. Można powiedzieć tak, że właśnie chcemy podziękować, że dostrzeżono działalność Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I właśnie z okazji stulecia umożliwiono w sposób szczególny podkreślenie
i docenienie tego, co ten Kościół wykonuje dla społeczeństwa, dla ludzi potrzebujących, prowadząc różnego rodzaju działania, różnego rodzaju programy. Może króciuteńko przybliżę życiorys Michała Czechowskiego. Urodził się w 1818 roku w Sieciechowicach koło Krakowa. I dzisiaj miałby 203. urodziny, 25 września. Czyli jest to jeden z najpiękniejszych prezentów, jakie mógł otrzymać. W wieku 17 lat wstąpił do klasztoru Bernardynów w Stopnicy. Po odbyciu studiów filozoficznych w 1842 roku został ordynowany na diakona, a w 1843 po intensywnych studiach teologii przyjął ordynację duchowną. I w tym samym roku przyłączył się do patriotycznego ruchu księdza Piotra Ściegiennego. Ale kiedy władze zaborcy zaresztowały księdza Piotra Ściegiennego, wywiozły na Syberię, Belina Czechowski wiedział, że jest zagrożony i udał się do Włoch, udał się do Rzymu. Prosił papieża Grzegorza XVI o pomoc, żeby pomóc Polsce, żeby ratować ten kraj. Oczywiście później związał się z ruchem patriotycznym księcia Adama Czartoryskiego, a później jeszcze udało mu się zebrać nieduży legion żołnierzy i udał się w kierunku Polski, żeby wyzwolić ją spod zaborców. Niestety legion ten został pokonany, a więc nie udało się zrealizować tak wspaniałych planów i udał się do Stanów Zjednoczonych i tam był pod dużym wrażeniem przesłania, które było głoszone, związane właśnie z ruchem adwentystycznym, które dzisiaj Kościół Adwentystów pielęgnuje. Zrobiło na nim tak duże wrażenie, że powiedział sobie, ja muszę wrócić do mego kraju, do Polski i muszę to, co najpiękniejsze przekazać. Niestety do Polski nie wrócił, ale przybył na teren Włoch, był w Rumunii, był w Szwajcarii i w tych krajach zwiastował właśnie tą szczególną, to szczególne poselstwo. Zmarł w roku 1876 we Wiedniu w szpitalu. Ale coś ciekawego, mianowicie Michał Belina Czechowski był otwarty na drugiego człowieka. Michał Belina Czechowski tą piękną zasadę Ewangelii, którą Pan Jezus nauczał, bo pewnego dnia postawiono mu pytanie, kto jest moim bliźnim? Chcąc się usprawiedliwić, że zamykamy się tylko w wąskim gronie. I Pan Jezus opowiedział prawdziwą historię o Samarytaninie, który udzielił pomocy człowiekowi pobitemu przez bójcy. Kiedy ten człowiek leżał na drodze, przeszedł kapłan, który szedł do świątyni, nawet nie zatrzymał się, nawet nie spojrzał za bardzo na tego człowieka. Przeszedł lewita, który też usługiwał w świątyni. On się zatrzymał na chwilę, ale pomyślał sobie, co ja będę się tym zajmował. I teraz przechodzi Samarytanin, który jest uważany, czy był uważany przez Izraelitów jako poganina, człowieka bez zasad. Ale on nie tylko się zatrzymał, pochylił się, opatrzył rany tego człowieka, zaopiekował się nim. I to właściwie było odpowiedzią na to pytanie, kto jest moim bliźnim. W ten sposób raz na zawsze została rozstrzygnięta zasada, kto jest moim bliźnim. Mianowicie Chrystus pokazał, iż naszym bliźnim jest nie tylko ten, kto należy do tego samego narodu, do tego samego Kościoła, co my. Nie ma tu znaczenia rasa, kolor skóry czy przynależność klasowa. Bliźnim jest każdy, kto potrzebuje pomocy. Bliźnim jest każda dusza zraniona przez wroga. Drodzy Państwo, dzisiaj, w XXI wieku, stoimy przed poważnymi wyzwaniami. Ale wciąż niechęć, nienawiść, a nawet wrogość wciąż ma miejsce. Wciąż nie wyciągnęliśmy wystarczająco za dużo lekcji. Dlatego wierzę,
że nadanie temu skwerowi imienia Michała Belin-Czechowskiego pokazuje, jak otwartym, jak postępowym, jak ponad podziałami jest pan prezydent, radni miasta Krakowa, społeczeństwo. I jest to naprawdę coś niezwykłego. Dlatego chciałbym, żeby łaskawy Bóg obdarzył szczególnym błogosławieństwem właśnie Radę Miasta, zarządzających, pana prezydenta i wszystkich, którzy mają udział w sprawowaniu władzy, ale cały nasz kraj, wszystkich rodaków, żebyśmy poczuli się bliżej, serdeczniej, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi, a szczególnie mieszkańcom tutaj Nowej Huty, osiedla Zielonego. Chcę powiedzieć, że jest to szczególne miejsce. Życzę wiele dobrych dni i pomyślności. Bardzo dziękujemy pastorowi przewodniczącemu za te wszystkie piękne i ważne bardzo słowa. Dziękujemy również za nakreślenie sylwetki patrona tego skweru. A teraz o zabranie głosu proszę radną Małgorzatę Jantos, przewodniczącą Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, Panie Pastorze, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, właśnie na końcu chyba będzie króciutkie wspomnienie o początku, bo to tak niekiedy bywa. W związku z tym, kiedy pastor Krakowski... Rakowski, tak, zwrócił się do mnie z taką propozycją, mówiąc o tej szczególnej dacie, która w dniu dzisiejszym przypada. Rada Miasta zadziałała w sposób błyskawiczny, co... dość często się zdarza, powiedziałam z takim namysłem. Szanowni Państwo, sprawa dialogu i drugiej osoby jest mi szczególnie bliska, ponieważ ten sam nurt zauważenia drugiego człowieka, to chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że w starożytnej filozofii, w starożytnym myśleniu coś takiego się pojawiło. Pojawiło się bardzo późno, to znaczy zauważenie innego, drugiego człowieka jest takim elementem bardzo późnym, aż trudno uwierzyć w to, że ludzie się zajmowali światem, istnieniem świata, początkiem i końcem, a właściwie bardzo późno zauważono tą drugą osobę. Dlatego było mi bardzo miło o tym, co pastor tutaj przypomniał, że jest to taki bardzo istotny, ważny element zwracania uwagi, widzenia drugiego człowieka. Hasydzi, Żydzi piszą innego przez duże N i innego, ten drugi przez duże D, to jest właśnie ten ktoś, kto jest naprzeciwko nas i bardzo rzadko jest niezauważany. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj przyszliśmy. Kiedy czytałam pastora Michała Beliny życiorys, taka rzecz mnie szczególnie wzruszyła, ten element patriotyczny. O teologicznych walorach to Państwo doskonale wiecie, ale ten patriotyczny dla mnie był takim bardzo ważnym i istotnym elementem, kiedy on pisał do swoich przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, że bardzo mu zależy, żeby były wydane książki w języku polskim. I to jest taki wzruszający element naszych Polaków na wielu kontynentach i wielu miejscach świata, którzy dbali o to w tym szczególnie trudnym czasie, o to, żeby język polski, którym posługujemy się dzisiaj, nie zanikł. I ten element, ten taki bardzo patriotyczny fragmentu życia Michała Beliny jest bardzo wzruszający tak naprawdę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, to jest też blisko Państwa Kościoła, w związku z tym będziecie przechodzili koło tego skweru codziennie i będziecie przypominali sobie to nazwisko, chociaż nie wątpię, że ono jest głęboko w waszych sercach. Bardzo się cieszę, że Rada Miasta i moja aktywność tak szybko postarała się o finał tak cudowny jak dzisiaj. Gratuluję Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy Pani Przewodnicząca. Bóg zapłać za to wszystko. Proszę Państwa, pora na kulminacyjny moment naszej dzisiejszej uroczystości. Pora na ściągnięcie szarf w barwach miasta Krakowa i tym samym oficjalne odsłonięcie skweru. Zapraszam Państwa, zapraszam Pana Prezydenta, Pana Pastora Przewodniczącego, Panią Przewodniczącą i oczywiście inicjatora dzisiejszej uroczystości, Pastora Marka Rakowskiego. Proszę Państwa, mamy więc już w Krakowie oficjalnie, zupełnie oficjalnie skwer Michała Beliny Czechowskiego.
Mm-hmm.